Yo siomeczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Słuchajcie, lecimy dalej z kolejnymi filmami. Oczywiście nie zaprzestajemy, pytacie dosyć często, jak będą tutaj często filmy wrzucane, no i powiem Wam, że będą tak często, jak tylko będę miał możliwość je nagrywać, albo będę miał pomysł, żeby je nagrywać i nie będą jakoś regularnie super wrzucane na chwilę obecną. W każdym razie dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest tak dużo streamerów, którzy mają zero albo jednego widza? Swoją drogą jak mają yy, jednego, to prawdopodobnie oglądają siebie w dashboardzie i to im zalicza jako widza, tak woli ścisłość. Tak więc jeżeli... Interesuje Was ten temat, i też podlejemy ten temat poniekąd tym, jak tych widzów zdobyć więcej, w jaki sposób się wybić. To zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania dalszej części tego filmu, bo może znajdziecie tutaj troszkę ciekawych informacji. Lecimy! Ale zanim polecimy to chciałbym wam przypomnieć o tym, że napisałem trzy krótkie e-buczki darmowe, można je ściągnąć za darmo pod tym adresem, który tutaj się gdzieś wyświetla i w tych e-bookach dowiecie się troszkę o zarobkach, troszkę o konfiguracji programu do streamowania, jakim jest OBS oraz o tym, jakie trzeba 10 kroków spełnić, żeby zacząć streamować, żeby odpalić swój pierwszy stream. Więc jeżeli myślicie o karierze streamera, to polecam wam bardzo serdecznie, bo co mnie trochę zaskoczyło? Ludzie sobie bardzo chwalą te e-booki, więc myślę, że odwaliłem kawał dobrej roboty. Ha, skromność przede wszystkim. Nie, a tak serio to ludzie sobie chwalą, więc wydaje mi się, że jest całkiem gites. Dobra, lećmy z tematem głównym. Na początku powiem wam skąd w ogóle się wziął pomysł, żeby nagrać taki film. Sprawa jest bardzo prosta w sobie. Te e-booki, mail, wysyłamy te e-booki na maila, ludzie na tego maila odpisują i gadamy sobie o różnych rzeczach. I gadam sobie bardzo dużo ostatnio właśnie z osobami, które myślą o zaczęciu kariery streamera, planują to, są na etapie kompletowania sprzętu albo już streamują, mają kilkudziesięciu widzów, zaczynają i tak dalej i tak dalej, no i szukają po prostu jakiejś rady, porady i ja za taką poradę, radę sobie mm, służę, znaczy służę radą, poradą, więc gadamy sobie tam troszkę, no i padają różne pytania, jedno z takich pytań, które ostatnio padło, dlaczego jest tylu streamerów, którzy mają zero albo jednego widza, Mateuszu, co ty o tym powiesz? I to było pierwsze pytanie. A drugie pytanie to było takie. Mateusz, streamuję, staram się, wkładam w to serce, robię wszystko, co mogę, i nie mam widzów. No ja się go zapytałem. Ok, skoro robisz wszystko, co możesz, to co robisz? Odpowiedź była prosta: streamuję. I tutaj mamy właśnie odpowiedź: dlaczego jest tak dużo ludzi, którzy mają 0 albo jednego widza. Bo wszystko co robią, to streamują. I Teraz już zrozumcie mnie źle. To nie chodzi o to, że jest tak dużo ludzi, streamerów z jednym widzem, bo tak dużo ludzi streamuje. Swoją drogą, chcecie wiedzieć, ile osób w ciągu ostatnich 30 dni streamowało co najmniej godzinę na Twitchu w języku polskim? 20 ponad tysięcy. Tak więc dużo tych osób jest, i żeby być. Przed resztą tych osób, jeżeli chcecie zacząć streamować, wystarczy wiedzieć troszkę więcej od nich. I jeżeli już macie jakąś wiedzę, możecie ją wykorzystać i być o wiele przed nimi. Dzięki czemu możecie szybciej się na przykład rozwijać. Mniejsza z tym, ja to jest temat na inny film. W każdym razie, jeżeli ktoś myśli, że w 2020 roku streamowanie to jest wszystko, co można robić, żeby się wybić, no to jest w błędzie. I to jest właśnie problem tych wszystkich osób, które teraz e, namiętnie streamują na Twitchu, że one nic innego nie robią. Wiecie, znaczy ja nie mam pojęcia, nie będę tego też sprawdzał, ale jak myślicie, ile osób z tych 20 tysięcy w ogóle myśli o jakichś innych social mediach, innych sposobach zdobywania widzów niż stream, o założeniu, nie wiem, kanału na YouTube, fanpage'a czy czegokolwiek innego? Podejrzewam, że bardzo mało, a to jest poważny błąd. Dlaczego? Dlatego, że sa samo streamowanie na Twitchu w tym momencie nie jest zbyt... Znaczy, samo streamowanie, jak macie widzów, jest spoko, ale jeżeli nie macie widzów, jesteście tam na dole tej listy, gdzie tak naprawdę nikt nie dojeżdża. No, bo po co ktoś ma zjeżdżać na dół, skoro ma u góry streamerów z ludźmi, nie? No, to po co on ma zjeżdżać gdzieś tam na sam dół? E, ja się to troszkę z celem. I jedyne, co takie osoby robią, czyli siedzą tam i streamują, no to nie jest robienie wszystkiego, to jest robienie w sobie tak naprawdę niczego, bo ty na przykład poświęcisz w ciągu miesiąca 50 godzin na to streamowanie i co ci to da? Da ci może nie wiem, 50 osób, które wejdą na ten stream i to chyba, tak szczerze powiedziawszy, myślę, że w porywach i to nie przełoży się prawdopodobnie na nie wiadomo jakie osiągnięcia. I tutaj musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz bardzo istotną, bo ktoś mi ostatnio zarzucił, że ktoś tam się wybił w jakiś tam inny sposób. Okej, okay, kiedyś to może i się wybił. 2013, 14, 15, czyli początki tego wszystkiego faktycznie może wyglądały tak, że możesz sobie włączyć Twitcha włączyć stream, streamować i ludzie do Ciebie przyjdą ale mamy rok 2020 i tutaj to już nie jest takie proste ale to też nie znaczy, że nie da się w ten sposób yy, dojść do jakichś fajnych cyferek bo owszem, możecie zrobić stream yy, włączyć go, nie robić totalnie nic i akurat ustawicie taki tytuł wybierze, wybierzecie taką grę i macie taką jakąś cechę która przyciągnie masę osób bo przyjdzie jeden koleś Patrz mówi, ale fajny stream, podeślę ziomkowi. On ee, przyjdzie na ten stream i już macie dwóch widzów. Później przyjdzie kolejny. Znowu komuś podeśle. E, ktoś tam znowu podeśle. Zaczyna się robić więcej osób. Zaczyna więcej osób wchodzić na ten stream. Zaczyna to wszystko się gromadzić i tak dalej, tylko... Problem jest taki, że w dzisiejszych czasach robi się to bardzo wolno i o ile faktycznie jest możliwe wybicie się od tego zera, to moim zdaniem będzie to ekstremalnie trudne, co nie znaczy, że się nikomu nie uda, ale w większości przypadków to nie zadziała, bo trzeba by włożyć zbyt dużo godzin, zbyt dużo czasu w streamowanie, żeby do tego dojść, zamiast poświęcić trochę czasu na robienie wielu, wielu, wielu rzeczy w oku. I przekuwanie tego w widzów na streamie. Bo tak naprawdę czym jest streamowanie? Streamowanie to jest granie w gry i nadawanie na żywo. Ale... Streamer to jest osoba, która buduje community wokół siebie, a nie tylko streamuje i gra. Bo jeżeli ja będę streamował i grał, no to to nic, nie, 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 nie przyniesie mi żadnego efektu. Ja muszę zbudować community wokół własnej osoby. Ci ludzie, którzy zaczęli mnie oglądać, muszą ze mną zostać, i dopiero wtedy ja mogę myśleć o jakiejś większej karierze. A nie na zasadzie takiej, że ok, włączam i streamuję i, i to wszystko. Tak więc reasumując, są trochę zawiłą wypowiedź, powodem, dlaczego jest tyle osób, czy tyle streamerów, którzy streamują i nie mają widzów, jest to, że oni nic więcej poza streamowaniem nie robią. W 2020 roku, kiedy możliwości jest odgroma, możecie założyć chociażby TikToka i na TikToka dawać jakieś klipy, to się chyba nazywa, nie, nie, nie pamiętam do końca. Czy Facebooka, czy YouTube'a macie możliwości odgroma. A zamiast, znaczy może nie wy, ale jest możliwości odgroma, a ludzie, którzy <coughs> chcą zostać streamerem, streamują. No, to powodzenia. Tak więc, jeżeli to Ty jesteś osobą, która chce zacząć streamować albo już streamuje i ma tego jednego widza, to moja rada jest taka: na początku, moi drodzy, musicie się zastanowić, w jaki sposób zdobędziecie tych początkowych widzów. Bo to nie chodzi o to, że na Twitchu nie da się zdobywać w ogóle widzów. Na Twitchu zdobędziecie tych widzów dziesiątki tysięcy. Setki tysięcy to może bardzo optymistyczne stwierdzenie, ale dziesiątki tysięcy to już jest jak najbardziej realistyczne stwierdzenie. Tylko że problem jest taki, że zanim dotrzecie do tego, to minie bardzo dużo czasu. Bo. Odkrywalność, docieralność na Twitchu wygląda mniej więcej w ten sposób. I tutaj ja sobie te liczby troszkę z pamięci wezmę, bo patrzyłem to już jakiś czas temu. Hmm, ale chodzi o to, że jeżeli macie jednego widza, to średnia ilość wejść na 3 godzinny stream to jest około 5. Patrzyłem na stronie Sury Gnome, takie statystyki można tam znaleźć, więc jak sobie poprzyglądacie, to sami możecie to sprawdzić. Jak macie tych widzów już 10, to tych wejść zamiast 5 jest tam powiedzmy 25. Jak macie tych widzów 20, no to już jest tam powiedzmy 50. Jak macie tych widzów 50, to już jest 100 czy 200 czy 300 czy nawet 500 wejść. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że im więcej macie widzów, tym więcej osób wejdzie na wasz stream na samym Twitchu. Bo streamy są najczęściej poukładane od największej ilości do najmniejszej. I gdzieś tam u góry macie osoby, które mają najwięcej widzów i później coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Mało kto zjeżdża na sam dół. Ludzie wchodzą na te najbardziej popularne streamy albo na te mniej popularne streamy, ale nie kopią tam w dół. Natomiast jeżeli macie tych widzów więcej, trochę, no to... I jesteście wyżej ustawieni w tej hierarchii, i wtedy większa ilość osób będzie wchodzić na wasz stream, e, przez to będziecie zdobywać więcej followersów, będziecie zdobywać więcej widzów i będziecie zdobywać więcej rozgłosu, tak w skrócie. I teraz możecie sobie wyobrazić, na przykład 3 godziny streamu, który daje wam 5 wyświetleń streama, czyli 5 osób zobaczyło wasz stream, albo na przykład 3 godziny poświęcić na produkcję jakiegoś filmu na YouTube, który wrzucicie na YouTube'a i ten film nie będzie pracował tylko 3 godziny. Tylko on będzie pracował kolejny miesiąc, kolejne dwa miesiące, kolejne trzy miesiące. Oczywiście, o ile YouTube będzie go polecał, ale to jest osobny temat, bo może być też tak, że nie będzie go polecał. Ale zamysł jest taki, że stworzycie sobie reklamę na przykład swojego streamu, która będzie pracowała non-stop, a nie tylko wtedy, kiedy streamujecie, jakbyście te trzy godziny poświęcili na stream. Więc w ten sposób więcej osób może do was dotrzeć. Jak więcej osób do was dotrze na, wasz, na waszego na, na wasz kanał Twitch, na Twitchu to będziecie mieli oczywiście więcej widzów. Ja na przykład mimo że przez rok nie streamowałem na Twitchu, to dalej miałem tam dalej dostawałem nowe followy. Dlaczego? Dlatego, że ludzie z YouTube'a docierali właśnie na mojego Twitcha i w ten sposób zostawali na tym Twitchu na dłużej i teraz być może mnie oglądają. Tak więc moi drodzy, jeżeli chcecie zostać streamerem, to polecam bardzo serdecznie mocno się zastanowić nad tym, w jaki sposób zdobędziecie tych początkowych widzów, jaka będzie wasza strategia, jak dojdziecie gdzieś wyżej, co będziecie streamować i tak dalej, bo to wszystko jest bardzo istotne. Nie możecie podchodzić do tego z założenia takiego, że a, że zostanę streamerem, włączam stream i gram i będę miał za chwilę setki widzów bo nie chcę Was martwić, ale prawdopodobnie w ten sposób nie będziecie mieli setkę, setek widzów, bo jest to za mały wkład, powiedzmy, że pracy na dzisiejsze, hmm, powiedzmy, że standardy internetu, czy też na to, jak internet wygląda w 2020 roku. Internet, czy w sumie samo streamowanie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film się Wam podobał. Przypominam jeszcze raz o e-bookach, w opisie tego filmu znajdziecie link. I widzimy się już niedługo, albo na kolejnym filmie, albo na streamach. A póki co, na razie, do zobaczenia, hej, u